Cześć. Tu Piotrek z Beyond AI. Na naszym kanale często zajmuję się publikowaniem filmów na YouTube i szczerze mówiąc to wcale nie jest taka prosta sprawa jak się wydaje. Montaż to jedno, ale potem dochodzą transkrypcje, napisy, opisy, tagi i można się w tym wszystkim nieźle pogubić. Na szczęście z pomocą przychodzą narzędzia, które potrafią znacznie ułatwić ten proces. Dzisiaj pokażę wam jak wykorzystać Google AI Studio i model Gemini, żeby zaoszczędzić czas i zadbać o każdy szczegół podczas publikacji filmu. Zaczynajmy. Transkrypcja filmu. Szybka i automatyczna. Pierwsza rzecz, jaką warto zrobić po nagraniu filmu, to transkrypcja. Dlaczego? Bo jest przydatna do napisów, do SEO, a nawet do tworzenia opisów. Zamiast przepisywać wszystko ręcznie, możesz skorzystać z Google AI Studio i modelu Gemini, który zrobi to za ciebie. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy, że wrzucisz swój plik wideo do Google AI Studio i poprosisz o transkrypcję. Model w kilka minut przygotuje pełną transkrypcję Twojego materiału. Co ważne, tekst będzie bardzo precyzyjny, nawet jeśli mówisz szybko albo pojawią się trudne słowa. Tworzenie napisów. Napisy to coś, czego nie można pomijać. Dzięki nim twój film jest bardziej zrozumiały, dostępny dla osób z niedosłuchem, a także przyjazny widzom, którzy oglądają go w głośnym otoczeniu. Jak zrobić napisy w Google AI Studio? Po transkrypcji wystarczy poprosić o stworzenie z niej napisów w odpowiednim formacie. Treść możesz skopiować i zapisać w pliku. Potem wrzucasz go do YouTube i gotowe. Tłumaczenie napisów na inne języki. Chcesz, żeby Twój film oglądała większa liczba osób z różnych krajów, dodaj napisy w innych językach. Dzięki Gemini to proste. Jak to zrobić? Wrzuć plik napisów do Google AI Studio, wybierz język docelowy, np. angielski, hiszpański albo niemiecki czy śląski. Model Gemini przełoży napisy w sposób naturalny, zachowując sens i kontekst. ProTip, jeśli masz widzów z różnych krajów, taka funkcja może znacznie zwiększyć zasięgi Twojego kanału. Opis i tytuł filmu automatycznie i podprzedź. Dobry opis i tytuł to nie tylko formalność, to wizytówka Twojego filmu i szansa na przyciągnięcie widzów. Czasem jednak trudno jest znaleźć odpowiednie słowa. Na szczęście czasy, w których gapimy się na migający kursor na pustej stronie, już minęły. Jak to działa? Podajesz modelowi informacje o filmie, o czym on jest, co warto wiedzieć, co chcesz, żeby widzowie zrobili, na przykład, żeby zasubskrybowali albo kliknęli w link. Jeśli nie chce Ci się tego pisać, to Gemini może zrobić pełny opis filmu z transkrypcji, którą wcześniej zrobiłeś. Gaming wygeneruje wszystko za Ciebie. Jeśli coś nie będzie Ci do końca odpowiadać, możesz poprosić o poprawkę. Tagi. Szybkie i trafne propozycje. Tagi to kolejna ważna sprawa. Dzięki nim YouTube lepiej rozumie o czym jest Twój film, co z kolei pomaga przy jego pozycjonowaniu. Ale wybór tagów bywa trudny: czy postawić na ogólne, czy raczej szczegółowe. Jak pomaga Gemini? Wystarczy, że podasz temat swojego filmu, a model zasugeruje listę tagów, które najlepiej pasują do treści. Możesz też poprosić o przygotowanie tagów do tego opisu, który wcześniej wygenerował, albo po prostu do transkrypcji. Ty zdecydujesz, czy wybierzesz bardziej uniwersalne, czy bardziej precyzyjne tagi. Najlepiej nie przekraczać liczby ośmiu tagów do jednego filmu. No i przykład, jeśli Twój film dotyczy edycji wideo, to Gemini może zaproponować takie tagi jak montaż wideo, YouTube Tips, czy Film Editing Software. A co robimy po publikacji? Sprawdzanie jakości filmu. Feedback od Google Gemini Advanced. Opublikowanie filmu to nie koniec. Warto wiedzieć, jak dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Dzięki Gemini Advanced możesz sprawdzić, czy twój film jest zrozumiały i atrakcyjny. Ta funkcja działa niestety tylko w Gemini Advanced, który znów, no niestety, jest płatny. Ale za to często można dostać dwa miesiące dostępu za darmo. Warto sprawdzać promocję. Jak to robimy? Wrzucamy link do filmu i prosimy o ocenę. W zamian możemy dostać Ogólny opis filmu, mocne strony, słabe strony, zagrożenia. Na przykład można dopytać, czy jakaś część treści może wpłynąć na ograniczone wyświetlenia. Gemini może dać nam rady na przyszłość. Jak nie ma się do czego przyczepić, to wymyśli coś na siłę, więc nie sugerujmy się tym na 100%. Dzięki temu wszystkiemu masz jasny obraz, co zagrało dobrze, a co warto poprawić w przyszłych materiałach. Jak widzicie, Google AI Studio i model Gemini to idealne narzędzia, żeby uprościć i usprawnić proces publikowania filmów. Nie tylko oszczędzają czas, ale też pomagają tworzyć lepsze treści. Jeśli macie pytania albo sami korzystacie z jaj w pracy nad swoim kanałem, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie więcej takich materiałów, zerkajcie od czasu do czasu na nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!